nie mam po prostu kurtek, butów. Żal człowieka. Bo ten człowiek, mężczyzna mieszkający w jednym z bloków na osiedlu Stefana Batorego, żyje w brudzie i nędzy, mówią nam jego sąsiedzi. Chcą pozostać anonimowi. On jest niesamodzielny. Po jego wyglądzie to stwierdzamy, że jest brudny. Rzeczy, które nosi, to aż świecą od brudu. Według mieszkańców bloku życie w takim sąsiedztwie nie należy do najprostszych. Jeżeli ktoś do nas przychodzi, to nawet nie chce przyjść, bo przechodząc od parteru w górę jest taki smród, że teraz są okna pootwierane, więc troszeczkę wyleci, ale ogólnie jest bardzo duży smród. A kota, kot nie ma kuwety, więc załatwia się wszędzie, nie sprząta po nim. Ten smród wchodzi nam kanałami do toalety, do mieszkania, no i na klatce to w ogóle przejść nie idzie. Mieszkańcom doskwiera nie tylko nieprzyjemny zapach. W jednym z lokali pojawiła się też woda. Miała kapać z mieszkania kłopotliwego sąsiada. Naprawy nic nie dały. Efekt tej naprawy był mierny. No, także tak to wygląda, nie, na dzisiaj. I to po prostu teraz ta woda, tamta woda była czysta, a ta jest brudna i dodatkowo śmierdzi. I po każdym takim zalaniu muszę czyścić całą łazienkę i szafki i ten, no bo nie idzie wytrzymać. Problem potęguje fakt, że sąsiad jest pozostawiony sam sobie, mówią nasi rozmówcy. Rodzice nie żyją, brat jest w Anglii, a co się z nim dzieje, to nie wiemy. Podejrzewamy, że nawet może nie żyć. A w pojedynkę, zdaniem sąsiadów, sobie nie poradzi, bo jest niesamodzielny. Ma też cierpieć na poważną chorobę psychiczną. Jeżeli przechodziłam na dół, to słyszałam duże krzyki, hałasy, darcie się, a jak go kiedyś zaczepiłam na chodniku, co się dzieje, on mówi, że ma takie zwidy, że ktoś do niego mówi i on musi mu odpowiedzieć. On rozmawia sam z sobą, to nie są rozmowy, nie wydaje żadnych słów, tylko wydaje buczące dźwięki, które słychać sąsiadka jeszcze nade mną słyszy. Nierzadko sąsiedzi pomagali mu na własną rękę. Staraliśmy się i zawieszałam, nie tylko ja, kawę, ciastka, herbatę, coś tam jeszcze do zjedzenia. Mężczyźnie ma też pomagać Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Ma przynoszone jedzenie z MOPR-u. Rzeczniczka MOPR-u Bogna Kisiel nie potwierdza, że mieszkaniec osiedla Batorego otrzymuje pomoc od urzędu, bo udzielenie takiej informacji jest nielegalne. Ustawa o pomocy społecznej mówi jasno, że nie wolno nam udzielać informacji, jaką pomoc otrzymuje od nas dana osoba, a także czy otrzymuje w ogóle. Rzeczniczka ośrodka dodaje jednak, na co mogą liczyć osoby w podobnej sytuacji. Usługi opiekuńcze w sytuacjach, kiedy okazuje się, że jest taka potrzeba, jesteśmy gotowi wynająć firmę, która posprząta mieszkanie. Na razie, mówią sąsiedzi, pomoc, którą otrzymuje mężczyzna, to kropla w morzu potrzeb. Pół bochenka chleba na cały dzień, 300 litrów zupy i parę ziemniaczków i powiedzmy jedną schabowy. Co taki duży facet ma się z tego utrzymać w ciągu dnia. No żal człowieka. Mężczyzna ma też przydzielonego kuratora sądowego. Pani kurator wtedy, jak ze mną rozmawiała, to wyznaczyła właśnie panu Andrzejowi termin na posprzątanie swojego mieszkania. Nie wiem, czy on się wtedy wywiązał z tego terminu. Poza tym pojedynczym działaniem odpowiedzialny za mężczyznę kurator ma być bierny i nieuchwytny. Administratorka do niego dzwoniła, dwa razy odmówił z nami rozmowę. Także my próbowaliśmy się z nim skontaktować. Kuba Szustakowski z tej strony, telewizja WTK. W rozmowie telefonicznej potwierdził, że rzeczywiście jest kuratorem mężczyzny z Batorego. Nie znalazł jednak czasu, by z nami porozmawiać, bo przebywa poza Polską. To jest pismo do kuratora, nie? I dopiero po tym piśmie kurator, mówią sąsiedzi, zareagował. Dopiero po piśmie, które wysłałam na koniec grudnia 2021 roku z podpisem
wszystkich sąsiadów, co się z nim dzieje, że ma wszcząć jakąś interwencję, sprawę skierował do sądu. A to właśnie od sądu może zależeć, czy mieszkaniec osiedla Batorego znajdzie się na przykład w domu pomocy społecznej. To wszystko zależy od sytuacji danej osoby, bo jeżeli sąd zdecyduje skierować ją na przymusowe leczenie, to tam ona otrzyma pomoc, ale to jest decyzja sądu. Natomiast jeżeli taka osoba wymaga leczenia, to trudno ją kierować do domu pomocy społecznej. Sprawdziliśmy. Faktycznie sprawą mężczyzny zajmuje się Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ale na razie nie udzielił informacji na ten temat. Nie wiemy zatem, czego dokładnie dotyczy prowadzone postępowanie i czy na przykład działania sądu mogłyby doprowadzić do umieszczenia mężczyzny w domu pomocy społecznej, a tylko tam, zdaniem sąsiadów, mógłby uzyskać odpowiednią pomoc. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.